Zobaczcie, jak fajnie trafiłam. Jest akurat wyprzedaż w Rossmanie, także no, zobaczymy sobie, co tutaj można sobie kupić na tej wyprzedaży. I mamy kubeczki za 12 zł z 17, także witajcie, jesteśmy w Rossmanie, robimy sobie przegląd nowości, co prawda póki co wyprzedaż, a potem lecimy na nowości, zobaczymy. Dawno nie byłam w Rossmanie, także bawcie kawkę i działamy. 9,90, forma do lodu, tutaj jakiś pojemniczek, kolejne pojemniczki, jakiś zestaw w ogóle pojemniku, zobaczcie, jakie to jest fajne. I obok coś na sztućce, o, jakie to jest ładne, zobaczcie. Co myślicie? I obok widzę, że też są w ogóle sztuczce, zestaw. Tutaj jest łyżka, widelec i nóż. Taki zestaw turystyczny, no nie? Tak, żeby sobie gdzieś tam zabrać, wrzucić do torebki. No i mamy cztery kolory do wyboru. Ale chyba ten najładniejszy. Tutaj coś na naleśniki, też na promce. Słoiczki. Kostki do lodu. Fajny gadżet krajnica do ananasa za 12 i tam jeszcze był komplet do lodów za 9 zł. A tutaj, o, jakieś takie drobne rzeczy do kuchni. Też w atrakcyjnych cenach. Ładne łyżeczki, komplet 3 sztuk. A to może sobie zdejmiemy, co? Myślałam, że to jest jakiś cedzak, ale to jest naczynie do rozpuszczania, słuchajcie, za 16 zł. O, tu na dowód jest cena. I co to jeszcze? O, ładny liść, podkładka silikonowa, to jest liść, taki trochę a la kwiat, ale liść jednak. Dobra, odwiesimy sobie w atrakcyjnych cenach i komplet nóż. No dobra. Zobaczcie, jakie fajne ananasy. To jest, a to jest komplet, słuchajcie. 2 sztuk za 16,99. Jeszcze mamy coś w szarości, coś takiego. Obok, o, ściereczka nawet do kompletu, do tego szarego zestawu. I ściereczka 7,99. O, ale jest też ananas i truskawa tam jest, widzę. 7,99. I jeszcze jakiś obrus w cytrynki, limonki. To jest wymiar 190 na 180, 9,99. Kawał obrusa, no nie? Okej. Okay. Przechodzimy teraz na promki. Tutaj znalazłam fajną matę plażową, zobaczcie. To jest wymiar 200 na 150. To jest taka siateczka. Miał ktoś tą matę albo ma? Napiszcie w komentarzu, mega mnie to ciekawi. Aż powiem Wam, że myślę nad tą różową, ale no taka siateczka, nie wiem, czy to się nie będzie tak wbijało. Wiecie, dupsko, że tak się wyrażę. O, tutaj poniżej jeszcze znalazłam. To już tu będzie mi lepiej ją pokazać i obejrzeć zarazem. No, nie sądzę, żeby to było przyjemne do siedzenia, ale może się mylę. Napiszcie w komentarzu. 34,99, bo nie wiem, czy mówimy. Macie, miałyście, napiszcie w komentarzu, jestem mega ciekawa. Zobaczcie, jakie słodziaki, fajne kosmetyczki, takie wiecie, żeby coś sobie schować przed wodą, tak mi się wydaje. Tylko złoty 99, no jakie kolorki w ogóle, no nie? Świetne, także tak, to jest na pewno fajne. I jakieś wiatraczki też w promocyjnych cenach teraz. Chłodzicie się takim wiatraczkiem podczas upałów, to jest taki ręczny wiatraczek, no. Chyba nie muszę mówić, ale... Ale i tak powiedziałaś. Dobra. Wiatraczek turystyczny, tak to się fachowo zwie, dobra. A tutaj coś... Aha, na szczoteczkę. Czy taki zestaw podróżny, niepodróżny. Można sobie to również w łazience trzymać, nie? Kłódeczka. Czyli wszystko tak, wiecie, iście wakacyjnie. I fajnie, no mamy wakacje, także... Cóż to tutaj? Jakieś etui wielofunkcyjne na długim sznureczku, czyli fajnie, ładny kolor, no może nie ten niekoniecznie, ale żółty już, tak? 19,99 i obok za 24, co to tutaj? No takie kosmetyczki, takie do ręki, okej. Okay. I no i nerki, coś co ja kocham i uwielbiam, tak. Mega wakacyjne, 24 zł. A takie zwyklaczki, tak wiecie, sezonówki, na jeden sezon, nie? Po prostu. No i kosz... A nie, słuchajcie, to jest kosz piknikowy. Wow, jaki kolorek w ogóle. Aż mam ochotę go rozłożyć, ale może będzie gdzieś zdjęcie. Jak on się prezentuje? To jest taki, wiecie, ten kosz taki typowy rossmanowski? Ja coś kojarzę te kosze. Ale no nie wiem, nie ma zdjęcia, także no, nie pokażę Wam.
Ale mniej więcej to jest chyba taki, wiecie, na stelażu rozkładany. Te kosze kiedyś były. I tutaj coś, jakiś zestaw turystyczny. Kosmetyczki takie, wiecie. Tu macie cenę. Do walizki. I tutaj również 12,99. Coś do bagażu. Pakowania. No fajne rzeczy w Rossmanie, takie, no wakacje. Wakacyjne, także warto się wybrać, jak się wyjeżdżacie do Rossmana. Ja, zobaczcie, jakie ładne torby na zakupy. Torba składana. No świetne. Mega wakacyjne. No z taką torbą można nawet na plażę gdziekolwiek się ruszyć. 9,90, a w torbie 19. 9,99 taki zestaw pilników. O, coś takiego. Tutaj widzę jeszcze też bardzo ładny zestaw pędzli. Zobaczcie, jakie ładne te pędzle. To wszystko teraz na promce. I obok jeszcze zestaw do Mani. O, taki malutki. Podróżne. No, może być też podróżne. Ładna szata graficzna, bardzo ładna. No i oczywiście zestaw pojemniczków podróżnych też. Mega przydatne. Dobra, co tu jeszcze? Cóż to tutaj? W takich kolorach. A pas podróżny, okej. Okay. 3 w 1, w różnych kolorach, jak widzicie. O. Ale nie wiem, nie widzę ceny. Ale teraz na promce, także pewnie atrakcyjna cena. I taka ozdoba wakacyjna, jakie lacze. 9,99. No i tutaj jeszcze taka kotwica z drogowskazem. To na pamiątkę, jakby ktoś sobie przyjechał do Gdańska i mógł i chciał wyjechać z jakąś pamiątką, niekoniecznie ze straganów, tylko właśnie z Rossmana. Dobra, mamy też dmuchańce. O, nie trzeba targać ze sobą gdzieś tam z drugiego końca Polski, tylko wejść do Rossmana i proszę bardzo. Teraz wszędzie te dmuchańce, nie dmuchańce. W ogóle jest plan, żeby wybrać się do Action. No i dawno, dawno nie byłam w tym sklepie, także, no, także spodziewajcie się też takiego przeglądu. Ciekawe, co tam się zmieniło. Czy mam jakąś ofertę wakacyjną, nie wiem, ale się dowiem. Okej. Okay. Piłka plażowa, koło dmuchane, koło 9,99, koło to będzie to na pewno. A cóż to? A to chyba to jest takie coś do pływania, nie? Że to są, trzymacie się, gdzieś to was unosi na wodzie? Chyba tak, nie wiem. A cóż to tutaj? No panie, jaki rekin. Panie rekin, a pan to co? Nie wiem. 24,99 jakiś ponton, ale to na pewno nie jest, chyba że to jest to. Może to jest ponton, nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Mega fajna, słuchajcie, poduszka podróżna. Już ją tutaj dotykałam, więc jeszcze mówię, połączę się chwilę z wami. Taki trochę a la gorset, tak wygląda. Zobaczcie, jakie fajne kolorki, ale mega przyjemna w dotyku. Świetna. Zobaczcie, ten zestaw pędzli. Teraz już troszeczkę w innym wydaniu, który pokazywałam na początku filmu. 29,99, ale to nie jest ten. To jest ten zestaw, o, właśnie ten z gąbeczkami. Jeszcze w takim kolorze, mówię, to jeszcze wam pokażę. A tamten zestaw, nie wiem, czy w tej samej cenie, czy troszeczkę tańszy. Chyba troszeczkę tańszy, ale nie widzę ceny. Zobaczcie, jakie fajne butelki i termosy teraz na promce. To jest ta składana buteleczka, 23 zł. To jest świetne. To jest taki a la termos. On albo 31, albo 23, nie wiem. Trzeba by do czytnika. I no to już na pewno jest termos i to będzie na pewno cena 31 zł. Promka na klapeczkach, zobaczcie, 9,99. Jaki wybór w ogóle. Tutaj takie no, kolorki fajne, nawet sushi. Okej, okay. O i coś takiego, co to są hot dogi. O, nawet są w rozmiarze 44-45. Bardzo ładne, fajne połączenie kolorów, no nie? Zobaczcie, pojawił się nowy stojaczek w Rossmanie na biżu za 9 zł, biżuteria. Także tutaj wszystko za 9 zł. No i zobaczcie, jaka ładniutka. Także zobaczymy sobie tutaj ten cały stojaczek. Taka będzie fajna aktualizacja do poprzednich przeglądów biżuterii z Rossmana. Są na kanale, tutaj raczej za bardzo się ta biżuteria nie zmienia, więc możecie sobie wracać do tamtych filmów. Tutaj nawet mamy coś na stopę. Nosicie łańcuszki na łydce? Napiszcie w komentarzu. To też jest ładne. Ładne te drobniutkie, kolorowe kamyczki, no nie? Tak kojarzą się mega mocno z wakacjami, jak dla mnie. Także czy komuś na prezent, no nie? Oczywiście ja wiem, piszecie mi, że
kobieta w pewnym wieku zachwyca się biżuterią z Rossmana. Ale słuchajcie, mamy córki koleżanek, ale ja jej też sama kupuję. Także jak wy nie lubicie biżuterii z Rossmana, no to możecie sprawić przyjemność komuś innemu, komuś dużo młodszemu. Chociaż ja nie uważam, że biżuteria jest podzielona na wiek, ale no, jak kto uważa, piszcie w komentarzu, czy osobie troszeczkę starszej pasuje kupować biżu w Rossmanie, czy nie? Czy to już tak wiecie? Nie. To już musi być kasa wydana, żeby się liczyło. No ja jestem innego zdania, także mam ochotę, kupuję i tyle. Dobra. Zobaczcie, kolejny akcent wakacyjny. Jakie urocze muszelki. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj już nie. Czyli to jest tak naprawdę połowa wieszaczka za 9, a tutaj już mamy normalną biżu. Czy normalną, tą taką, wiecie, ile ona? 19, czyli taka cena stała w Rossmanie. I mam ładne żmijki. I żmijki już 29. No dobra. O, a zobaczcie. Te tutaj... O, nawet ten mierzyłam w ostatnim przeglądzie, także... Przeglądy mocno aktualne, możecie sobie do nich wrócić. A nas interesował Cię tylko ten wieszaczek za 9 zł. Dzisiaj mamy 12 lipca, jest godzina 9, jak zawsze. Mamy dzisiaj piękne słoneczko, zobaczcie. Co chwilę gdzieś tam chowa się za chmur, ale jest szansa, że będzie tak, wiecie, w sam raz. Jest jakieś 21, 22, a gdzieś tam patrzyłam na pogodzie, no to do 25 dzisiaj ma dojść, także no zobaczymy. Idę zobaczyć, czy jak wygląda plaża, czy są turyści. Także zabieram Was ze sobą. Tak na chwilkę, na taki krótki spacerek. W ogóle ruszyliśmy z przeglądami wakacyjnymi. Także co jakiś czas będą pojawiały się na kanale przeglądy nadmorskich straganików, nadmorskich miejscowości. A w każdym przeglądzie taka krótka wizyta na plaży tutaj, gdzie mam blisko. Także jak lubicie plaże, tak jak ja, no to oczywiście zapraszam na te filmy i na te krótkie wstawki po każdym przeglądzie. No i zobaczcie, o jaka fala w ogóle na plaży. Jejku, cudownie. O, tutaj tak to wszystko wygląda. Lubię fale. Tutaj czuć, że człowiek jest nad tym morzem. Chociaż spokojna, ta fala też jest ładna, też ma swój urok, ale jednak fala to fala. No nie? No i te piękne róże. Cudowne są. No tutaj troszeczkę już przywiewa. Łódka, zobaczcie, zmieniła punkt położenia. Teraz jest z prawej strony, ale czy tam, ojej, nie wziąłem okularów. No trudno. Zawsze na takim wietrze strasznie oczy mi łzawią. I pomimo tego, że gdzieś tam używam kropli, nic to nie daje. Nie no, chyba muszę wrócić. Czy jest tam ratownik? Nie, jeszcze nie ma. Chyba od 10. Chociaż ostatnio byłam po 9 już był, także jak on tu urzęduje. Może siedzi tam w tej swojej... To nie jest budka, tylko... Jak to się nazywa? Dobra, nieważne. Gdzie nam podejść? Może uda nam się spotkać. Co by na to? Ojejku, ale piękne. Ale jest cudownie, zobaczcie. Cudownie. Dobra, nie ma nikogo, jest pusto, chodzimy. Czekajcie, muszę sobie schować. Ręce zajęte. Stromo. No, można. Co się nie uda, wszystko się uda. Jaka miejscóweczka? Zobaczcie tylko. Ma to przycisko. Chyba sobie wsiądę tutaj niżej, bo obawiam się, że wyżej to będzie strasznie biało. Bo tu jest idealnie, o, moje oczy są wspaniałe, także fajnie, ale widoczek co? Czekajcie, pochyla się, o. Nie no, elegancko.
mega przyjemny. Naprawdę. Także dobra. Zostawiam Was z tym widoczkiem. Życzę Wam miłego dnia słonecznego, pysznej kawki i do następnego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Leś wlazła, ale teraz czy ja zajdę? Skręcimy łódeczkę. Dobra. Chcę się trochę przejść. Co? Nie obowiązuje.